Dzień dobry, nazywam się Monika Staszek i reprezentuję Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. W obecnym czasie gorącej dyskusji dotyczącej zmian klimatycznych na Ziemi na pewno zastanawiali się Państwo, jaki udział w tym procesie mają zjawiska naturalne, np. aktywność wulkaniczna. W niniejszej prezentacji przedstawię Państwu aktualny stan wiedzy naukowej na ten temat oraz przykłady historycznych erupcji. Ilustracja, którą Państwo widzą, przedstawia uprawy kukurydzy zniszczone przez mróz w lecie 1816 roku, czyli rok po wybuchu wulkanu Tambora. Rok ten przeszedł do historii jako rok bez lata. Podczas erupcji wulkanicznej uwalniane są w większości następujące gazy: para wodna, dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, wodór, tlenek węgla oraz siarkowodór. Para wodna i dwutlenek węgla to gazy cieplarniane. Wykazano jednak, że wkład erupcji wulkanicznych w aktualne ocieplenie klimatu jest znikomy w porównaniu z wpływem działalności człowieka. Dużo większe znaczenie ma natomiast dwutlenek siarki. Aż 15% jego zawartości w atmosferze jest pochodzenia wulkanicznego. Gaz ten, gdy dostanie się do stratosfery, tworzy warstwę aerozoli. Jej obecność prowadzi do czasowego globalnego ochłodzenia klimatu oraz niszczenia warstwy ozonowej. Oba te zjawiska zostały potwierdzone w pomiarach i powiązane z gwałtownymi erupcjami wulkanicznymi. Głównym mechanizmem działania warstwy aerozoli jest rozpraszanie promieniowania słonecznego. Promieniowanie rozproszone wstecznie zostaje odbite od atmosfery, więc do Ziemi dociera mniej promieniowania bezpośredniego. Dodatkowo promieniowanie, któremu uda się przedostać przez warstwę stratosfery, jest silnie rozproszone. Nałożenie obu tych procesów powoduje obniżenie temperatury na powierzchni Ziemi oraz jednocześnie podgrzanie stratosfery. Ochłodzenie takie może utrzymywać się po dużych wybuchach nawet 2-3 lata. Wybuch wulkanu Tambora na wyspie Sumbawa w Indonezji, który wystąpił 10 kwietnia 1815 roku, jest oceniany jako najpotężniejsza erupcja w czasach historycznych. Rok 1816, następujący po wybuchu, przeszedł do historii jako rok bez lata. Po wybuchu tym zaobserwowano czasowy spadek średniej temperatury na Ziemi o około 0,6 stopnia Celsjusza. W Europie i Ameryce Północnej temperatury w lecie były tak niskie, że wszelkie uprawy zostały zniszczone. Doprowadziło to do klęski głodu. Na mapie w prawym dolnym rogu przedstawiono anomalie temperaturowe w roku 1816 względem okresu 1971 do 2000. Skala obejmuje wartości od -3,5 do 3,5 stopnia Celsjusza. Zdjęcie przedstawia obecny wygląd szczytu wulkanu Tambora. Wybuch wulkanu El Chichon w Meksyku miał miejsce w kwietniu 1982 roku. Wyrzucił on wówczas do atmosfery około 7 milionów ton dwutlenku siarki. Powstała z niego warstwa aerozoli, utworzyła się na wysokości 20 do 30 km i utrzymywała się około 2 lata po erupcji. Była to pierwsza erupcja, po której na podstawie pomiarów wykazano powstawanie chmur dwutlenku siarki w stratosferze. Na mapie w prawym dolnym rogu przedstawiono wędrówkę chmury dwutlenku siarki. Chmura ta obiegła Ziemię w ciągu 3 tygodni. Obecnie na szczycie krateru znajduje się kwaśne jezioro wulkaniczne, które widzimy na zdjęciu. Odbicie promieni słonecznych od warstwy aerozoli wulkanicznych w stratosferze powoduje charakterystyczne czerwone wschody i zachody Słońca. Po lewej stronie widzimy zdjęcia z obserwatorium astronomicznego Mauna Loa na Hawajach, wykonane około 1,5 miesiąca po wybuchu wulkanu El Chichon. Po prawej natomiast znany obraz Edwarda Muncha z 1893 roku, ukazujący podobne zjawisko po wybuchu wulkanu Awu rok wcześniej. Wybuch wulkanu Pinatubo, który miał miejsce 15 czerwca 1991 roku, był jednym z największych wybuchów wulkanicznych w XX wieku. Do atmosfery wyrzuconych zostało 20 milionów ton dwutlenku siarki. Ilość promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni Ziemi zmniejszyła się o 10%, co spowodowało obniżenie globalnej temperatury o około 0,4 stopnia Celsjusza. Warstwa aerozoli utrzymywała się w stratosferze przez 3 lata. Wybuch ten spowodował również czasowe zmniejszenie ilości ozonu w atmosferze. Na mapie w prawym dolnym rogu przedstawiono wędrówkę chmury dwutlenku siarki
i jej rozchodzenie się w kierunku biegunów. Na tym zdjęciu widzimy kolumnę erupcyjną z 1991 roku. Natomiast to zdjęcie wykonano w odległości 20 do 30 km od wulkanu w dniu erupcji. Około 80% gazów uwalnianych podczas erupcji wulkanicznych to para wodna i dwutlenek węgla, czyli gazy klasyfikowane jako cieplarniane. Moglibyśmy zatem spodziewać się, że wkład wulkanizmu w globalne ocieplenie jest istotny. Jednak ostatnie wyniki badań opublikowane przez American Geophysical Union wskazują, że dwutlenek węgla emitowany przez wulkany stanowi niecały 1% dwutlenku węgla pochodzenia antropogenicznego. Dla zobrazowania, ilość dwutlenku węgla wyemitowanego przez ludzkość w roku 2010 odpowiada 700 erupcjom wulkanu Pinatubo lub 3500 erupcji Góry Świętej Heleny. Oznacza to, że wkład wulkanizmu w obecne ocieplenie klimatu jest znikomy. Co więcej, erupcje powodują czasowe spowolnienie globalnego wzrostu temperatury. W jaki sposób duże erupcje wulkaniczne wpływają na klimat ziemski? Przede wszystkim powodują czasowe kilkuletnie obniżenie temperatury globalnej o średnio 0,3 stopnia Celsjusza. Wpływają również destrukcyjnie na warstwę ozonową. W bardzo niewielkim stopniu przyczyniają się natomiast do globalnego ocieplenia. Na wykresie widzimy średnią temperaturę na Ziemi w odniesieniu do poziomu z lat 1870-1899. Obserwowalne są kilkuletnie spadki w trendzie wzrostowym związane z dużymi erupcjami wulkanicznymi. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do dalszego pogłębiania swojej wiedzy w zakresie wpływu wulkanów na klimat ziemski.